Aleksandra Pisula jako Olga Lipińska. Opowiedz, jak zareagowałaś na propozycję takiej roli oraz przede wszystkim, jaka będzie Olga Lipińska w twojej interpretacji? Bardzo się ucieszyłam, bo to jest bardzo charyzmatyczna postać i znana szerokiej publiczności. Mocny charakter, ekspresyjna, więc no takie marzenie dla aktora grać, takie twarde charaktery. No w tym kontekście jakby tego serialu to wszystkie postacie pojawiają się jakby w życiu Agnieszki Osieckiej, więc nie wchodzimy do ich życia prywatnego, tylko są jakby pobocznymi wątkami i właściwie oglądamy Olgę Lipińską, jak jest w pracy, czy właśnie w sytuacji bankietowej, którą teraz będziemy kręcić, albo jakieś kuluary pracy, albo praca, więc nie jest to jakby taka wiwisekcja postaci i nie zgłębiamy jej osobistych jakichś przeżyć i emocji, ale poznajemy ją jako taką twardą reżyserkę, która trzyma wszystko pod kontrolą. Właśnie, opowiedz o scenie, którą będziecie teraz kręcić, bo jesteśmy w Teatrze Ateneum, premiera spektaklu Agnieszki Osieckiej, więc opowiedz, coś tutaj będzie się działo. Teraz będziemy kręcić scenę na bankiecie po premierze Niech no tylko zakwitną jabłonie, czyli będziemy jakby opowiadać o tych środowiskowych, kuluarowych sytuacjach, kto z kim i dlaczego i jakie sprawy po prostu w kulisach po premierze załatwia. Zapowiada się ciekawie, czy w serialu będzie właśnie dużo takich smaczków, wątków odkrywających Agnieszkę Osiecką z troszeczkę innej strony niż do tej pory była znana? Myślę, że tak. Znaczy zastanawiam się, na ile jakby taka szeroka publiczność zna jej życie i na ile po prostu znają tą całą faktografię i tego, co ją spotykało, bo to było bardzo burzliwe życie z wieloma emocjami, z wieloma wątkami miłosnymi i spotkaniami z naprawdę tuzami teatru, literatury polskiej tamtych czasów. Więc myślę sobie, że dużo rzeczy, jakichś takich kart może się odsłonić przed widzami, którzy niekoniecznie są wtajemniczeni. Bardziej znają ją może jako pisarkę, jako osobę gdzieś tam publiczną w telewizji i tak dalej, ale gdzieś myślę prywatnej sfery jej życia może nie jest tak popularna. Już na sam koniec. Kilka lat temu ogromnym przebojem wśród polskich widzów okazał się serial Anna German. Myślisz, że Osiecka ma szansę powtórzyć ten sukces, że tutaj też w tym scenariuszu jest coś takiego, że sprawi, że widzowie będą chłonąć tę historię? Ja mam taką nadzieję. Wydaje mi się, że to jest taka postać, że każdy włączy ten serial po prostu dla samego nazwiska. Tak sobie myślę. Znaczy ja też kokieteryjnie nie mogę mówić, że to będzie wspaniałe i ekstra, bo jestem jakby częścią tego projektu, więc byłoby to czymś nad wyraz, ale jakby ja widzę ogromny potencjał w tej historii, w tej postaci. Zwłaszcza, że to jest taka bizneswoman tamtych czasów, jakby na to nie patrzeć. Kobieta, która po prostu miała monopol na pisanie piosenek i tekstów i wręcz handlowała nimi w różnych sytuacjach telewizyjnych, kabaretowych. I takie silne osobowości, wydaje mi się, że teraz jest zapotrzebowanie na takie silne osobowości kobiece w telewizji czy w ogóle kinematografii szeroko pojętej. Właśnie, z ust mi to wyjęłaś. W końcu doczekamy się serialu, który opowiada nam o naprawdę silnej kobiecie, gdzie tak naprawdę mężczyźni są tylko tłem do tej całej historii. Absolutnie i to jest bardzo w tym serialu, myślę, pociągające. I też mamy wspaniałą obsadę, bo w roli Agnieszki Osieckiej pojawia się Eliza Rycembel i Magda Popławska, więc to już są mocne nazwiska, które myślę ten serial na poziom wyżej gdzieś tam już lokują jakby w takim odbiorze. No, są to znane aktorki, bardzo zdolne, więc rozwibrowane, więc myślę, że będzie super. We'll be right back.